Mao Monte. Tu jest. Generalnie jednego człowieka, właściciela Piotra Łukaszewicza. Jednego człowieka? Jednego człowieka. Czasami miał do pomocy jednego, dwóch pracowników. No, oczywiście zamawiał on do wykonania. Tak. Ile lat to trwało? Od 2002 roku. Dosyć 8 lat. Na placu, który musiał uzbroić, doprowadzić wodę, światło, no bo takie wymogi są współczesnej cywilizacji. Tak. Poprzez budowę tych domków. Ogrom tych kamieni. Samych kamieni mówmy sobie już bez pracy tak, artystycznej, mówi jaki wkład to człowiek, który ma, ma duszę, bo fizycznie... No ale praktycznie... skąd ta dedykacja u niego jest? On jest potomkiem Ećwingów. Tak? Tak. Tych, którzy zostali wybici pod Szurpiłami, około 1002 zostało przesiedlonych na Półwysep Sambijski. Jego babcia czyli on był ze Skomandem? Bo Skomand poszedł na Litwę. I jednak pokłócił się tam z Litwinami i wrócił do Krzyżaków i Krzyżacy osadzili go na Sambi. Prawdopodobnie był Skomantem, dlatego że wódz Skomant był ostatnim wodzem tutaj tych terenów. Ja podejrzewam, że jeżeli chodzi o wodzostwo, to na pewno był Skomant. No, tak szczerze mówię, popełnił błąd, że wrócił do Krzyżaków, bo w ten sposób wynarodowili się, zgermanizowali, nie ma śladu po tym rodzie i po tych właśnie Jadźwingach, no tak. Którzy osadzeni zostali przez Krzyżaków. Część ich została, miałem też poznać jej godność, poznać panią, która była na tak zwanej konferencji poświęconej w Kłajpedzie zimą, konferencji bitwy pod Durpem. Aha. I tłumaczyła. My jako Związek Jadźwiecko-Pruski, właściwie stowarzyszenie, siedzieliśmy po przekątnej. Cały czas nas patrzyli się właśnie Łotysze, ze Związku Kulturowego Łotyszy i mieli tłumaczkę. Aha. I w końcu podchodzę po rosyjsku, no bo łotyckiego to wam znam tylko tak. Tyle o ile, potrafię zrozumieć, ale żeby mówić gorzej. Ja mówię, jesteś Litwinką tutaj? Nie, ja jestem właśnie tłumaczem, mówię, dla tych Łotyszy na łotecki. Aha, no to skąd znasz łotecki? Studiuję. W Kłajpedzie właśnie język łotecki. Nie wiem sama skąd jesteś, ja jestem Prusaczka. Jak to Prusaczka? No jestem Prusaczka, skąd? No podaje mi nazwę miejscowości, po prusku brzmiącą. To gdzie to jest? Ona w końcu mówi, to jest niedaleko, 14 km od granicy Polski nad zalewem. A. Ja wiem, czy jesteś świadoma? Tak, moi rodzice, mimo mówi germanizacji, używanie języka, mówi, właśnie nie znam pruskiego, bo najbliższe języki mi braci, Łotyszy, Litwinów znam. Łotyszki znam perfekt. Tak. Ale świadomość mam tą, że myśmy zjemczeni właśnie. Idziemy do pana Łukaszewicza. Idzie nawet czasami, ale nie ma żadnych. Przenikanie. Pelmundė kažkaip. O čia iš tikrųjų tai yra mūsų senosios. Tai būtent apačioje yra mūsų senas raštas, mūsų lietuviškas raštas. Na, o šitas, kai užrašyta, jau skaičiai maždaug yra. Reikia įspaskyti.